Witam w trzeciej wojnie światowej, bracie. Witam szanownych graczy, powiem wam jedno, gierka jest niezła, jest naprawdę niezła. Ilość kustomizacji, bohatera, sprzętu, co tutaj jest, to właściwie cokolwiek byście chcieli, to możecie sobie zrobić. Możecie właściwie zmontować cały karabin, tak jak chcecie. Rączka, jakieś przedłużona lufa, kolimatory, lunety, no cokolwiek byście nie chcieli, emblematy, wszystko tutaj jest. To jest naprawdę niesamowite, jak się na to patrzy, więc dość dużo czasu człowiek spędzi na samej kostymizacji, na wyglądzie. Powiem wam szczerze, że to jest w pewnym sensie taka marchewka. Macie tutaj pewną walutę, którą wydajecie właśnie na upgrade'y i szczerze mówiąc musicie rozegrać cały mecz, żeby otrzymać nagrodę. No, rozgrywka trwa około pół godziny na jednym meczyku. Więc dość okej. I powiem wam szczerze, że to jest rzeczywiście coś takiego, co powoduje, że idę dalej, idę, gram dalej, dalej, dalej. I przy okazji sama rozgrywka jest niezwykle ciekawa. No i jest mapa w pewnym sensie interaktywna, ponieważ możemy przydzielać zasoby do poszczególnych lokacji, do Berlina, do Warszawy i jest taka walka pomiędzy wschodem a zachodem. Dość fajnie to wygląda. Gra jest w Early Access obecnie. To jest chyba dobry krok z tego względu, że jest tutaj takich kilka malutkich niedociągnięć, o których chcę powiedzieć. Jednakże tutaj mamy już dostęp do trzech map. Z czterech, z tego co widzę. Jednakże tutaj jest pokazany cały glob, więc w pewnym sensie jest bardzo dużo miejsca na różne dodatki, że tak powiem, w przyszłości. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mamy Berlin, Warszawę, Smoleńsk, który teraz za bardzo chyba nie jest dostępny, jeżeli chodzi o mapkę. Coming soon, będzie dokładniej. No i mamy Moskwę. Mamy do dyspozycji tylko jeden tryb, Warzone Large. Ale więcej trybów gry ma przyjść z czasem, więc może będzie jakaś też mała mapa na deathmatch. Mam nadzieję, że nas zaskoczą jakimś pomysłem na tryby gry. Muszę jeszcze wspomnieć o klasach postaci. Jak zapewne pamiętacie, w Battlefieldach musieliśmy wybrać szturmowca, medyka, inżyniera. Tutaj jest zupełnie inaczej. Możemy sobie dostosować sprzęt do naszych potrzeb. Możemy wziąć ciężki karabin, wyrzutnię rakiet albo snajperkę i dorzucić do tego medyczkę. Więc to jest bardzo fajne, pełna dowolność kompozycji. Ale przejdźmy może do samej rozgrywki. Pierwsza sprawa, którą zauważyłem. Ja lubię ciężkie karabiny maszynowe, wiecie, dużo amunicji. To zdecydowanie ciężko się biega. Jeżeli macie wyrzutnię rakiet, macie ciężki karabin maszynowy, to zdecydowanie postać troszkę ciężej, wolniej się porusza. I ma to jak najbardziej sens. Jednakże w momencie, kiedy weźmiecie sobie lekki karabin maszynowy, dodatkowo wrzucicie sobie snajperkę, to widać, czuć, że ta postać troszkę lepiej, szybciej się porusza. Takie przynajmniej ja odniosłem wrażenie. I powiem wam, że naprawdę to jest fajne. Zdecydowanie. Za to, że masz bardzo duży zasób amunicji, możesz siać przez jakiś tam czas i dawać cover swoim towarzyszom niedoli, no to w tym przypadku kosztem tego wszystkiego jest szybkość poruszania się i to jest całkiem fajne. Ale w momencie, kiedy macie snajperkę i walicie headshoty, to też jest niezwykle satysfakcjonujące. W szczególności, że to nie jest tak, że trafisz gościa i od razu go zabijasz. Chyba, że trafisz oczywiście w głowę albo w nieosłoniętą część ciała, ponieważ mamy tutaj do dyspozycji hełm, który, co ciekawe, można odstrzelić gościowi z głowy. Bardzo fajne uczucie i jest taki charakterystyczny dźwięk. I oczywiście możemy go trafić w kamizelkę kuloodporną, co zmniejsza zdecydowanie obrażenia zadane. Fajne jest to, że w momencie, kiedy was zabiją, no to widzicie tą statystykę, gdzie dokładnie żeście oberwali, ile zadano wam obrażeń. Ja raz zszedłem dość szybko i zauważyłem, że gościu mi strzelił dokładnie między oczy, poniżej hełmu. I Okej, legit, rzeczywiście dostałem, leżę od razu, bez dyskusji. Kulka w głowę, to zdecydowanie to jest problem, nie? Jednakże czasami trafiamy na takie momenty, gdzie na przykład nie potrafimy przejść przeskoczyć właściwie przez jakiś murek, albo ten przeskok samego żołnierza trochę trwa. No dość jest to realne, jesteśmy obładowani sprzętem, mamy plecak na sobie, dwa karabiny maszynowe załóżmy, no to w tym przypadku rzeczywiście przeskoczenie przez mały murek to no troszkę trwa. Jednakże tak się zastanawiałem podczas streamu też nad realizmem tej gry. Czy nie poszło to za daleko? Czy jednak to jest dobrze usytuowane, ale to jest, myślę, takie odczucie subiektywne każdego z nas.
Więc dajcie znać, jeżeli sobie już gracie w tą gierkę, albo będziecie mieli zamiar zagrać w przyszłości. Dajcie oczywiście znać później, jaki jest wasz feeling w tym kierunku. Czy wolicie bardziej realizm, że rzeczywiście ten gościu przeskakuje przez murek, albo nie może wejść tam na wyższe wzniesienie, że tak powiem, nie może się wgramolić do góry. Czy lepiej, żeby zrobić, żeby te postacie szybciej się poruszały, dość płynnie przeskakiwały przez różne obiekty. I właściwie teraz mamy taki lepszy, w cudzysłowie oczywiście, lepszy feeling gry prowadzenia samej postaci. Ja osobiście, czym dłużej gram w tą grę, to jestem przekonany, że to jest całkiem dobrze wykonane. Jednakże cały czas mam w głowie takie lekkie wątpliwości. Czasami też, jeżeli chodzi o przypisane klawisze, to one nie działają, nie funkcjonują tak, jak powinny. Mówię tutaj na przykład, wejdę na quada przyciskiem, który przypisałem jako interakcja, i nie mogę zejść tym samym przyciskiem. Muszę użyć tego, który był przypisany standardowo. Więc to są takie malutkie bugi. Właściwie jest ich bardzo, bardzo mało w tej grze, które spowodowały, że no spoko, że jest w early access, wszystko naprawią, później będzie premiera i fantastycznie będziemy grali z większą ilością osób. Oczywiście do dyspozycji jest kilka serwerów. Amerykański, który chyba ma mniej graczy, europejski i pojawił się ostatnio azjatycki serwer. Ja gram na EU, więc zapraszam, tam jest całkiem sporo osób. Dacie quick join, dość szybko wrzuci was w rozgrywkę. No i oczywiście się zastanawiam, czy będzie tutaj zwiększona ilość graczy na stronę, ponieważ mapy są strasznie wielkie. Oczywiście fajna sprawa, jak wskoczycie do czołgu i naparzacie. Powiem wam, że dostanie się do jakiegoś pojazdu jest dość rzadkie, ale możemy przyzywać różne sprzęty, w które żeśmy się wyekwipowali za battle pointy, które otrzymujemy podczas gry. I powiem wam, że to jest bardzo fajnie zbalansowane w tym przypadku. Strasznie mi się też podoba moment, że możemy zaglądać, wiecie, zza rogu, strzelać zza rogu, wychylić głowę z karabinem i próbować kogoś utrafić. Można to bardzo fajnie wykorzystywać. No i oczywiście, jeżeli chodzi o nawet snajperkę, dość fajnie to działa. I powracając do snajperek. Pomimo wielkich przestrzeni, to powiem wam, że nie ma czegoś takiego jak Sniperfest. Z tego względu, że mapy są dość fajnie zmontowane. Jest bardzo dużo różnych murków, różnych pojazdów, za które można się schować. No i oczywiście ostry ogień w stronę pozycji snajperskich robi robotę w tej gierce. Więc powiem wam, że granie snajperem jest w sumie chyba bardziej ekscytujące, szczerze mówiąc. Bo czasami może ktoś was zajeść od pleców. I tutaj jest wielki ukłon w kierunku twórców, z tego względu, że mapy są świetnie wykonane. Nie ma czegoś takiego, że staniecie plecami do ściany i możecie walić wszędzie dookoła. Zawsze gdzieś znajdzie się jakieś przejście, gdzie może wam przeciwnik wyjść, no i po prostu wam rozwalić czachę. Powodem tego stanu rzeczy jest bardzo mądre rozmiejscowienie punktów, które musimy przejąć. One są bardziej na środku mapy, więc jeżeli będziecie w tamtym miejscu, no to zawsze właśnie ktoś może was zajść. I to jest całkiem fajne. Jedna rzecz, która mnie troszkę zdegustowała, to jest respawn. Czasami możecie się pojawić przed lufą czołgu. Czasami możecie się pojawić i od razu zginąć. Czasami możecie się pojawić za plecami dwóch gości. Jest to dość rzadkie, jednakże podczas rozgrywki, na przykład gracie przez 5 godzin, jest to zauważalne. Więc mam nadzieję, że to troszkę dostosują. Chociaż jeżeli widzicie, że na mapie przeciwnicy przejmują punkt i już tam wskoczycie, no to zdecydowanie pojawiacie się już w strefie walki. Trzeba wziąć to pod uwagę. W momencie, kiedy gramy ze sprzętem, który ma w sumie dość daleki zasięg, pole rażenia, to lepiej się pojawić troszkę dalej i po prostu podejść do tego punktu i starać się z daleka gości wyczesać. A jeżeli mamy ciężki karabin maszynowy i lubimy strzelać z bliskiej odległości do ludzi, albo jakiś dobry PM, to wtedy jak wskoczycie tam, to możecie nieźle narobić kłopotu przeciwnikowi. Albo narobić w gacie, to różnie to bywa. Jedna rzecz, której do końca też nie rozumiem, to są granaty. Granaty możemy rzucić na dość spory dystans, jednakże one wybuchają po jakimś dość długim czasie, po jakichś 3 sekundach. Szczerze mówiąc, to dość łatwo takiego granatu uniknąć. Czasami oczywiście się nie da, ponieważ jesteśmy w dość kiepskiej lokalizacji pod ostrzałem. Jednakże w momencie, kiedy jest ktoś na jakimś dłuższym holu czy w jakiejś większej przestrzeni, to zdecydowanie łatwo coś takiego uniknąć. Chociaż możemy mieć do dyspozycji naprawdę sporo sprzętu. Mówimy tu o C4, o Semtexie, o jakichś granatach przeróżnych. Możemy mieć apteczkę osobistą, możemy mieć też medpack, z którego może korzystać każdy. Mamy też małe ikonki mówiące, co dany żołnierz nosi, czy to jest amunicja, czy właśnie medpack, czy apteczka.
osobista i powiem wam, że to mi się strasznie podoba, ponieważ jest taka rzeczywiście interakcja, gościu przybiega, drze się na ciebie, daj mi leczenie, czy coś tylko, albo amunicji potrzebuje. I to zdecydowanie świetnie działa w momencie, kiedy gramy jeszcze z kumplami. Cały skład może mieć 5 osób, jeden jest liderem, wyznacza cele. Na początku możecie odczuć takie wrażenie, że jest dość spory chaos, jednakże zdecydowanie, jak macie dobrego lidera i wrzuca wam rozkazy, gdzie iść, to bardzo fajnie się przemieszcza po całej mapie składem. No i pamiętajcie o gościu na szpicy i pamiętajcie o gościu, który zabezpiecza tyły. Bardzo ważna rzecz. Strasznie mi się podoba feeling odrzutu broni. Sama animacja, przeładowanie broni. Jest to naprawdę fajnie dopieszczone. Dość dobrze się też strzela z karabinów i widać różnicę pomiędzy ciężkim karabinem maszynowym, snajperką, a na przykład PM-em. A więc kolimatory tutaj jak najbardziej wymiatają. Te pierwsze celowniki troszkę zasłaniają ekran, więc zdecydowanie pierwszy mój zakup to był po prostu kolimator refleksowy z czerwoną kropką, gdzie mogłem bez problemu prowadzić ogień w zbliżeniu. Ogólnie powiem wam szczerze, że jestem zachwycony tą gierką. Myślę, że to będzie bardzo dobry krok w to, żebyśmy odzyskali znowu ten feeling rodem z Battlefielda 2, czy może nawet z Bad Company 2. To jest taka moja naprawdę szczera analiza tego, co widziałem i pograłem sobie już trochę i szczerze mówiąc, czym więcej gram, tym lepiej dobrze się bawię. A gram na razie solo. Czekam na kumpli, aż wejdą do gierki i będziemy razem giercować. Oczywiście na streamie też zapraszam was, jeżeli macie tylko dostęp do gry, będziecie widzieli, że tam ostro diabie, to dajcie znać, możemy wejść do jakiegoś składu, ponaparzać wszystko dookoła. No i co mam więcej powiedzieć? Bardzo podoba mi się to, co zobaczyłem. Mam nadzieję, że dostaniemy jeszcze więcej, a kustomizacja, ilość różnych dodatków do broni mnie po prostu zachwyca. Jeszcze jest najciekawsze to, że możemy również modyfikować same pojazdy, których jest całkiem sporo. I modyfikacji jest multum, więc jest co robić w gierce. Serwery są online, gra jest w early access i właściwie czeka tylko i wyłącznie na ciebie. Do zobaczenia w grze.